Widzowie, zobaczcie na to! Moi rodzice kupili nową Catnap zabawkę! I ona bardzo mi się podoba, ale jestem strasznie zmęczony, więc muszę pójść spać. Ha, i kolejna osoba do kolekcji. I uwaga, usypianie teraz. Ej, zaraz widzę, co jest? Czemu Catnap się zmieniła? Ej, nie, to jestem ja przecież, co jest? Widzowie, Catnap wyciągnął moje serduszko i odkłada je tam. Ej, nie, zaraz widzę, czemu on poniósł tą kostę z Catnapem? Czy on chce tutaj do mnie? O nie, widzę, on to kładzie tutaj idealnie nade mnie i... Oj, widzę, zobaczcie na to, co jest. On mnie uśpił i mam teraz w mojej głowie. Jesteśmy, mam wybory, czyli być dorosły albo być dzieckiem, jaki fajny, baby. Ej, shark, ty wybieram. Yo, i widzowie, widzicie, jaka się tutaj zamieniam. Yo, i dobra, następny wybór. I teraz już normalnie musimy coś robić, czyli kolor zielony lub kolor fioletowy. Dlatego zaraz, widzowie, skoro to jest od Simona do Catnapa, to Catnap jest fioletowy. Dlatego to musi wybrać, pyk. Yo, widzę, co jest, ale spadło na mnie. I jeszcze widzę, mnie zamieniło w taki kolorowy fioletowy. Fiolet. Zaraz, kolor fiolet, widzę kolor fioletowy, czyli się teraz zobaczcie na to, skrzydła, albo widzowie, ogon Catnapa. Czyli oczywiście, że ja widzę, wybiorę po prostu ogon Catnapa, pyk! Okej, widzę, zobaczcie na to, jak to wygląda, co dostajemy, to jest taki prawdziwy ogon Catnapa, idealnie do mnie pasuje akurat. Okej, dlatego teraz widzę, musimy wybrać między diamentem, a łańcuchem Catnapa. Dlatego widzę, diament jest naprawdę bardzo dużo warty, ale no jestem Catnapikiem, dlatego jak muszę, widzę, wybrać łańcuch Catnapa, pyk! Yo, widzę, zobaczcie na to, dostałem taki, jak ma, chciałem powiedzieć, taki ogon, taki łańcuch ma Catnap, czyli widzę, taki kozaczki księżyc. I uwaga, teraz mamy do wyboru, widzowie, nogi Catnapa albo nogi... Nie, nogi Catnapa albo nogi Steve'a. Dlatego widzę, naprawdę bardzo lubię Minecrafta, ale co prawda muszę zamienić się w Catnapa, dlatego wymieniam, uwaga, Catnapa, pyk! Ej, nie, zaraz widzę, co to jest za piła tu jedzie! Nie, nie, widzę, ja nie mam gdzie uciec, bo inaczej zbiorę od razu inny wybór. O, co to jest? I widzę, zobaczcie, to już nie mam pieluszki, ale on za to takie spodnie jak ma Catnap prawdziwy. Dlatego teraz widzę na speed, uwaga, koszulka bogacza albo koszulka Catnapa i chciałbym mega ryż koszulka bogacza, ale wybieram pyk Catnapa. I zobaczcie, widzę, na to już jak prawdziwy Catnap teraz w tym momencie. Do tego widzę, teraz muszę wybrać albo twarz Dog Day'a, którego widzisz, bardzo lubię, albo po prostu twarz Catnapa, ale oczywiście, że wybieram, widzę, Catnapa. Yo, widzę, zobaczcie na to, jak ja wyglądam już, dlatego teraz uwaga, trzeba wyjść stąd i... Yo, widzę, zobaczcie na to, to jest taki starszy, doświadczony Catnap, dlatego co mam robić jego Catnap? Musimy chronić nasze całe miasto. Widzisz, kto tam jest przed nami? Oj, nie, widzę, mamy chronić miasto, właśnie inne miasto, demoluje nam hagi-wagi jakiś. Co ja mam teraz zrobić? I całym do fabryki Poppy Play, tam jego po prostu pokonaj! Ej, dlatego widzę, on ma młotek, to uwaga, czekajcie, po co do niego i let's go, trzeba, widzę, muszę się go pozbyć, pyk! O nie, nie, da się tylko złapać, muszę stąd iść! Ej, co jest, widzę, let's go, to i teraz cały plan się układa, teraz muszę po prostu zajmować do fabryki Poppy Playtime i go zniszczyć, widzowie, haha, wysika, to jest serio bardzo złe. Ej, dobra, widzę, tutaj gdzieś wszedł ten Huggy Wuggy, zobaczcie na to, on ma na brokerze własną bazę z Poppy Playtime! To jest chyba, widzę, Poppy Playtime chapter 1 dokładnie, teraz już aż trzeci i ja jako Catnap jestem w trzecim, dlatego widzę, trzeba go wyeliminować, tylko gdzie on mógł pójść? No, mnie tutaj szukasz zabić, to tylko po to, tutaj nie masz szans. O nie, widzę, co jest, Huggy Wuggy tutaj mnie słabił, tylko po to, żeby się mnie pozbyć. O nie, widzę, zobaczcie na to. Ej, nie, zaraz, on wziął rocket launcher. O, jak to jest, widzę, co się dzieje, nie. Ej, dobra, muszę myśleć, gdzie uciec, widzę, mam, patrzcie, mam grabpaka i jego mogę użyć tutaj, do tej niebieskiej rączki. Nie, tylko widzę, patrzcie na to, on patrzy się na mnie akurat, dobra, idealnie, czekajcie, spróbuję kliknąć tam tym lewym przyciskiem myszy, pyk. Ej, ładuje się, zobaczcie na to, co jest. Ej, yo, co, jak to się podniosło idealnie. Ej, nie, widzę, tylko tu Huggy Wuggy, muszę to szybko zamknąć. Yo, widzowie, zobaczcie na to, co się stało z takim łagą, próbuję się ześlizgnąć, to... O, ta brama go przygniecie! I uwaga, oj, wybuch jakiś był, czyli to Huggy Wuggy wybuch. I widzowie, zobaczcie na to, co zostało po tym Huggy Wuggy, on zniknął i tutaj jest oddech Catnapa, który chyba muszę zjeść i dzięki temu będę mógł po prostu zziać ogniem, jakby dlatego uwaga, nom, nom, nom. I dokładnie tak, widzę, jak myślałem, zobaczcie na to. Bycie Catnapem naprawdę zaczyna mi się już podobać. Dlatego, panie Catnapie, dowódco starszy, co robi się z takim oddechem teraz? Czy mogę coś więcej robić? Tak, to jest most tylko dla starożytnych Catnapów, ale skoro już otrzymałeś, to skoro byłeś w Poppy Playtime Chapter 1, to teraz musisz do Smiling Critters ich uśpić. Ej, widzowie, serio się, czy jak w tej gierce, bo widzę, jak ktoś nie wiedział na początku tej gry. Ej, czy jak otworzę to, czy tam będzie Smiling Critters, muszę ich uśpić, bo oni nie mogą iść spać, No to dar uwaga, widzę, otworzyłem te drzwi i let's go, co jest? Ile to jest Catnapiku, znaczy Smiling Crittersów? Hej, Catnap, pomóż nam, uzuj, proszę! Ej, Catnap, nie możemy spać, pomóż nam! I widzę, poród powiedzieć gaz Catnapu usypiający. Ej, Smiling Critters, on chce nas to szukać, jest gaz usypiający, nie do spania, tylko uciekajmy! Ej, zaraz, jak oni, widzę, się skapli, no nie, i wszystkie Smiling Critters mi uciekły, wracajcie tu! Ha, widzę, zobaczcie na to, i znalazłem tych nóbków i oni serio myśleli, że też się uchronią przede mną przed wielkim Catnapem, ha, ha, ha. Catnapiku, zaraz wchodzę do ciebie, zaraz, nie, jaki Catnapiku, zobra, nieważne, widzę, ej, on się sam do drzwi, a zaraz, wychodź sam, to bo cię tam padnę! Nie wejdziesz tutaj i tak! Nie, dara, widzowie, skoro on nie chce wyjść, ja muszę rozwalić ten domek, dlatego
widzowie, ale let's go na ten jego domek i... O, widzę, ale się rozleciał. Jo, widzę, zobaczcie na to. Ej, co jest, on dalej tutaj jest, dlatego muszę go zjeść, let's go, widzę, tak jak prosił catnap. I juchu, pierwsza osoba z głowy. Dlatego widzę teraz, co druga osoba? Zobaczcie na to, on ma, ej, to jest bułafant, on ma domek ze stali, taką wieżę jakby. Ale spokojnie, mój oddech i tak powinien dać temu radę. Dlatego widzę, let's go, użyję mojego oddechu teraz i... Haha, twoja wieżyczka powinna zaraz się zniszczy. Ej, zaraz widzę, co jest, czemu to nie działa? Ha, catnapiku, bardzo trzeba oddech, aby coś zrobić, bo wieżę ze stali. Dlatego widzę, dostaję mikstur od catnapa jeszcze wcześniej, zobaczcie na to, takie coś, bo jak to wypije, to powinien dać jeszcze ślejszy mod, dlatego... Widzę, teraz powolicie, że spróbuję i... Jo, widzę, i teraz mam zielony oddech i uwaga. Jo, widzę, on zadziałał, ale mu to spadło i coraz... Ej, to coś jeszcze zrobiło. Dlatego, haha, była w chancie, możecie teraz złapać, let's go i... Pyk, let's go. Dlatego widzę, uwaga, są ostatni smiling critter, z którym, uwaga, jest jednorożec, let's go, zobaczcie na to. I skoro widzę, mój oddech był zasoby na taką lekką konstrukcję, to zobaczcie na to. On ma najwyższy na całym świecie wieżowiec, który jest mega odbrojony, dobra, ale muszę się postarać. I widzowie, aby na 100% rozwalić wieżowiec tego ostatniego smiling crittersa, to zobaczcie na to. Muszę po prostu wypić całą wodę ze studni, bo jak wodę roztopi złoto. No to dobra, let's go, widzę, czekaj, podajcie, let's go, muszę wypić wszystko. Ale i zgodnie z tym, widzę, zobaczcie na to, cała woda została jest tutaj została wypita. Dlatego, jeżeli wszystko dobrze Katna mi powiedział, to powinno to zadziałać, widzę, i powinienem dać radę zniszczyć to. Dlatego, widzowie, ale na próbę, i okej, jest inny kolor oddechu i leci na ten wieżowiec i... Ja, widzę, zobaczcie na to, ej, to jak się rozwalił, się kolor jego się zmienił, aż co jest? Tylko, widzę, jest naprawdę ciężki, przez to, że jest duży, on prawie nie chce się ruszyć wcale, ale dobra, muszę użyć całej mocy teraz! I let's go, widzę, poleciał! I widzę, teraz po prostu wystarczy zjeść, uwaga, Crafty Corna, który jest tutaj, ej, widzę, co jest, on ma kuszę jakoś, o nie, co jest, wodą strzela, co jest? Widzę, skąd ci smiling critters są tacy dobrzy, uwaga, teraz muszę ugryźć, let's go, catnap i haha, widzę, jest to nie do pokonania! Tylko zaraz, widzę, czy to o to chodzi, w sumie wyciu catnapem, bo wyciu catnapem jest fajny, ale jednak nie wiem, czy jak te takie złe rzeczy robić cały czas, bo to jest bardzo złe, widzowie. I wiecie co, ha, jednak wolałbym się zamienić, wrócić już do normalnego Simon, tylko jak to zrobić? Dlatego, widzę, wy ogólnie zobaczcie na to, dało mi się zerczyć jakiegoś naukowca, który powinien nam pomóc. I widzowie, bo wydaje mi się, że źle zrobiłem. I zobaczcie, wziąłem jakby głowy tych smiling crittersów stamtąd i muszę jakoś poprosić naukowca, bym nie zamienił Simona ich znowu w siebie, bo są tylko głowami teraz latającymi. Dlatego, panie naukowcu, bardzo proszę o pomoc, let's go, bo przecież jak, nie wiem, nie zamienię się, to ja nie chcę być już smiling... Ej, zaraz, czy odwrócił butelkę? O, widzę, sam problem, odnowienie smiling crittersów. Okej, okay, no to umiemy, to będzie do tego ta potka, wrzucę do tego kociołka. Ej, zaraz, i widzę, oni muszą tutaj teraz wlecieć, pyk. Jo, widzę, patrzcie, ej, Crafty Corn wleci, uwaga, teraz chicken. I let's go, jeszcze tylko był łapkant i uwaga, co się stanie? Dobra, teraz już tylko posługać łyżeczką troszeczkę, aby rozbiły się jak jajko i uwaga. Ej, widzę, co jest, ej, Crafty Corn wyleciał z tego, okej, okay, i wow, ej, co jest, był łapkant też i let's go, chicken wyleciał. Jo, widzę, czyli udało to się odmienić i naukowiec ich naprawił wszystkich, tylko zaraz jestem dalej catnapem. Panie naukowcu, czy dałbyś się mnie zamienić w Simonka, bo jednak widzę, bycie catnapem jest bardzo fajne, byłby catnap, ale on robi złe rzeczy czasami. Proszę wlecieć do kociołka, to zobaczymy. No dobra, dlatego widzę, gorzej chyba być nie może, tak mi się dele. To uwaga, biorę cyk i wlotuję do kociołka, teraz moja kolej. A jest tak, uwaga, teraz jedno tak, to jest woda, którą zawsze pije Jerry przed spaniem i pukaniem zęby, o, jako jego przyjaciel. I teraz łyżka, łyżka Fireouta i do tego Simon Junior w wersji mini i... A więc uwaga, widzę, naukowiec powiedział, że mogę już wylatywać, więc wylatuję i... Juhu, jestem Simonkiem, widzę, let's go, czyli wszystko się udało, bardzo dziękuję, panie naukowcu. A w ramach podziękowania, widzę, to oto dla pana kosiarka, proszę bardzo. Dlatego, widzę, ja dziękuję bardzo za trwanie do końca, bycie katem było naprawdę bardzo fajne, tylko katem robi złe rzeczy, dlatego cieszę się, że jestem Simonkiem. Ja dziękuję bardzo za trwanie do końca, czas przynoszenie go nie 14, dlatego mam nadzieję, że widzimy się jutro. Trzymajcie się, Simonarka.